Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia w Toruniu, Rozmów Niedokończonych. Gościem naszego programu jest dzisiaj pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich telewidzów. Mamy dzisiaj taki temat, który jest przekrojowy. Ostatnie 30 lat mniej więcej podsumowuje i myślę, że pokazuje też to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, aktualne sprawy także w określonym kontekście społeczne i polityczne zmagania Polaków po 1989 roku, który to rok uznajemy jako taki rok graniczny, gdzie miała rozpocząć się nowa rzeczywistość, nowa Polska, no ale ona rozpoczęła się, zdaje się, z takim grzechem pierworodnym. No i panie mecenasie, może zacznijmy od tego, jakby pan zdefiniował ten grzech pierworodny przemian 89 roku. Proszę ojca, rzeczywiście ten temat jest bardzo przekrojowy, bo można powiedzieć, że dziś, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, realizują się w Polsce te sprawy, które mogły zrealizować się 30 lat temu i które spowodowałyby, że Polska byłaby... Jestem głęboko przekonany, bo ja nie chcę mówić, że Polska dziś jest krajem biednym, że krajem, który się nie rozwija. Nie, to nieprawda. My dzisiaj jesteśmy dużo bogatsi niż 30 lat temu, żyje nam się lepiej, mamy tu demokrację, ale Polska mogła być daleko dalej, dużo dalej niż jest dziś, gdyby te decyzje, które zapadały wtedy właśnie, w 89 roku, inaczej się potoczyły, bo to rzeczywiście pewien taki grzech założycielski, grzech pierworodny, zgniłego kompromisu, który być może w pewnym zakresie był potrzebny jeszcze na początku 89 roku, kiedy toczyły się rozmowy z Magdalence, chociaż wielu wskazuje, że tak naprawdę ta cała operacja budowy III Rzeczypospolitej, nie tylko w Polsce, ale także w całym obozie postkomunistycznym, była przygotowana co najmniej dekadę wcześniej przez służby specjalne poszczególnych państw, ale także rosyjskie, które musiały mieć czas, żeby wejść w system demokratyczny, żeby móc i kapitalistyczny, żeby móc konsumować to, co wcześniej de facto nagromadziły. Dlatego między innymi stan wojenny, dlatego w Polsce nie doszło do tego przełomu na początku lat 80., tylko w 89 roku. A ponieważ ten rok 89 był przy ogromnym udziale i nie byłby możliwy bez komunistów i komunistycznych służb specjalnych, także polskich, no to był ten zgniły kompromis, który doprowadził do tego, ojciec powiedział, że mierzymy tą polską demokrację do 89 roku, ale to nie do końca tak, dlatego że wybory 89 roku nie spełniały jakichkolwiek standardów, prawda? To były wybory niedemokratyczne. Można powiedzieć, że do Senatu były demokratyczne, bo tak się umówiono, ale do Sejmu one nie dość, że tam był od razu ustalony parytet, to trzeba było zrobić po 2 tygodniach dogrywkę, bo okazało się, że komuniści nie mają praktycznie żadnego zaplecza w społeczeństwie i nie byli w stanie obsadzić tych miejsc, które zgodnie z umową były im przewidziane i szukano rozwiązania, które nie było znane w prawie, żeby przeprowadzić te wybory 89 roku, powiedzmy tą drugą turę wyborów czerwcowych, więc to nie był żaden przełom. Chociaż jeżeli zobaczono, że nie ma praktycznie poparcia w społeczeństwie, no to już mogło pokazać tej stronie, nazwijmy ją opozycyjnej, żeby pójść dalej, żeby nie trzymać się tego kompromisu. Otóż to był pierwszy spór, który orientował tą opcję, powiedziałbym, demokratyczną i niepodległościową w Polsce lat 90. i późniejszych, z tymi, którzy uznali, że skoro pewien kompromis został zawarty, skoro umowa została podpisana, to trzeba ją realizować, nie biorąc pod uwagę, że nastąpiła radykalna zmiana okoliczności. Po pierwsze, okazało się, że komuniści nie mają żadnego zaplecza społecznego. Po drugie, sytuacja w Związku Radzieckim naprawdę zaczęła wyglądać diametralnie różnie od tego, co jeszcze było w 89 roku. Związek Radziecki zaczął się rozpadać i można było tak naprawdę już w 89 roku tą umowę zerwać. No ale też trudno było oczekiwać od ludzi, którzy no niestety w dużej części myślą o tym środowisku Unii Wolności, Unii Demokratycznej, późniejszym, które przeszło do jakiejś linii, do dzisiejszej Platformy Obywatelskiej. Trudno oczekiwać było takiej decyzji, skoro wiele z tych środowisk wywodziło się wprost z komunizmu. Oni nawet nie chcieli
wolnej Polski, demokratycznej, tylko oni chcieli reformować komunizm. Oni uważali, że to są wypaczenia, co robią towarzysze w PZPR, a tak naprawdę chcieli go w jakiś sposób naprawiać. Nie chcę mówić to o nazwiskach, bo część z tych osób już nie żyje ze względu na to, że im upłynęło tyle lat, no, ale nic dziwnego, że oni chcieli utrzymać ten kompromis zawarty z postkomunistami, ale on się dla zwykłego obywatela niestety powodował, że... Znaczy, ten kompromis powodował wiele dramatycznych sytuacji lat 90., zresztą o których pamiętam przecież wielokrotnie rozmawiane, ja wtedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, słuchaczem Radia Maryja. Czy też moi dziadkowie, moi bliscy słuchali tych rozmów i tam się wtedy o tych problemach mówiło, bo to były problemy zaczynające się de facto do 89 roku, od decyzji o reformach liberalnych pana Balcerowicza, to był pan nazwany Solorza Zaksa. To była pewna koncepcja, którą przywieziono tutaj do Warszawy, liberalizacji gospodarki, dramatycznej liberalizacji gospodarki. Koncepcja, i to warte, bo mało kto o tym pamięta, to jest koncepcja gdzieś wywodząca się z Ameryki Południowej, bo tam ci pseudospecjaliści ekonomii zaczynali te swoje reformy. Zresztą podawane były w Polsce przez później wiele lat jako wzór. A jak dziś wygląda Ameryka Południowa, to wszyscy dobrze wiemy, co się dzieje w Chile teraz, na bieżąco. Ja zresztą byłem jakiś czas temu w Chile, mogłem obserwować ogromne dysproporcje, jakie tam są między ludźmi bardzo bogatymi czy średnio bogatymi, ogromną rzeszą ludzi niebywale ubogich, którzy żyją za 100-200 dolarów miesięcznie. Muszą wyżyć, mieszkają w slumsach, a z drugiej strony są ludzie, którzy zarabiają po kilka tysięcy dolarów, wykonując często bardzo podobną tą samą pracę. Wiemy, co dzieje się w Argentynie, jakich skandali korupcyjnych dochodziło w Argentynie. Wiemy, co się dzieje już, nie mówię, w Wenezueli, także Brazylii, która była takim kolosem. Więc te koncepcje, które chciano zaszczepić w Polsce dziś, po tych 30 latach, pokazuje, że nie były najlepsze nawet w tych krajach, gdzie miały swój rodowód. No, a w Polsce ten plan Balcerowicza był ogromnym dramatem dla zwykłych ludzi, którzy tracili pracę, ogromnym dramatem dla gospodarki narodowej, bo ja przypomnę, w 90 roku, bodajże w 90 roku ostatni raz do lat grubo 2000, bo chyba do 2015 roku, w 90 roku po raz ostatni mieliśmy nadwyżkę w handlu zagranicznym. Przez całe lata 90 i 2000, mówię, do 2015 roku był deficyt w handlu zagranicznym, coś co w pewnym uproszczeniu, ale decyduje o bogactwie narodu, prawda? Bo jeżeli my więcej importujemy niż eksportujemy, to wyzbywamy się, tak mówię, w uproszczeniu swojego bogactwa, prawda? A ktoś zarabia, bo ktoś nam dostarcza te produkty. Niestety przez całe lata 90. tak to wyglądało. Dlaczego? Dlatego, że właśnie pan Balcerowicz chociażby zdecydował o uwolnieniu polskiej gospodarki w sposób taki bardzo radykalny, uwolnieniu złotówki. Dramaty ludzi, którzy zostawali i ogromnej inflacji, ona już była wcześniej oczywiście, ale ludzie zostawali z pieniędzmi, które są nic nie warte. Z drugiej strony bardzo niskie cła importowe, prawda? Coś, co powinno chronić gospodarkę, która będzie teraz w okresie transformacji, bo wiemy, że jest rok 89, dochodzi do, musi dojść do pewnej transformacji, bo gospodarka komunistyczna, nakazowo-rozdzielcza jest niewydolna i trzeba przeprowadzić możliwie suchą stopą tą gospodarkę do nowego systemu. No, a jeżeli otwiera się zupełnie rynek dla zachodniego głównie, wtedy jeszcze Chiny nie były tak silne, ale zachodniego kapitału i zachodnich produktów, to oczywiście, że te polskie produkty przestarzałe, że te polskie zakłady, nie wszystkie w najlepszej kondycji finansowej, nie wszystkie zmodernizowane, nie są w stanie konkurować. No, była mowa o tym, że jesteśmy za biedni, dlatego trzeba ściągnąć kapitał zagraniczny. No, tak. Ja rozumiem, że kapitał jest bardzo potrzebny, chociaż też była mowa wtedy, jak ojciec pamięta, że kapitał nie ma narodowości. To modne hasło lat 90. też tych wszystkich guru od ekonomii, że my musimy ściągać ten kapitał, bo on po prostu chce zarabiać, będzie inwestował w Polsce, bo tu jest świetny rynek. Hasła były dwa. Pierwsze, że kapitał nie ma narodowości, a drugie, że pierwszy milion trzeba ukraść. I dokładnie tak to realizowałem, tylko kryzys, który w latach 2000 przed systemu bankowego pokazał, że kapitał ma narodowość, że banki, jeżeli upadają, to starają się ratować przed upadkiem, wyciągając, maksymalizując zyski, chociażby z takich krajów jak państwa, jak Polska, że firmy, które mają swoje oddziały w Polsce, przypomnę, zresztą bardzo dobrą swoją drogą prywatyzację, ale Fiata,
To była prywatyzacja akurat przeprowadzona za rządów pana premiera Olszewskiego, bardzo bliskiej osoby. Uważam, że jedna z modelowych prywatyzacji. Ale co zrobił koncern Fiata, kiedy doszło do poważnego kryzysu w latach 2000? Związkowcy włoscy wymagali od tego koncernu, żeby zamykał miejsca pracy i przenosił dochodową produkcję samochodów, chyba to były samochody Panda wtedy, do Włoch. Mimo że ona była bardziej dochodowa w Polsce i te samochody były wyższej jakości, bo chodziło o to, żeby utrzymać miejsca pracy w macierzystym kraju tego koncernu, czyli we Włoszech. Prawda? Okazało się, że ten koncern ma narodowość. Tak jak banki miały narodowość, także jak firmy farmaceutyczne miały narodowość. Każdy z tych podmiotów miał narodowość, bo gdzieś ten kapitał dominujący jest. Niestety w Polsce uważano inaczej. I druga rzecz, ojciec powiedział, ten pierwszy milion trzeba ukraść. I tutaj no, to, czego dokonywano, to ogromnej grabieży majątku narodowego, odbywającej się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, takiego prostego sprzedawania rynku. Były zakłady, które miały sieć sprzedaży w Polsce, które były jakoś rozpoznawalne, miały rynek. To, co jest w ekonomii bardzo ważne. Trudno, jak dzisiaj rozmawiamy z przedsiębiorcą, który chciałby na przykład ze swoim produktem wejść do dużej sieci handlowej, na przykład sklepów spożywczych. Nie będziemy tutaj uprawiali kryptoreklamy, nie będę mówił jakie, ale to nie ma znaczenia, bo będzie bardzo trudno wejść na ten rynek. Po pierwsze, żeby być wpuszczonym do tej sieci handlowej, żeby ona wyraziła zgodę na jego produkt. Po drugie, żeby zwykli konsumenci powiedzieli, o, to jest ciekawy program, produkt, ja go wybiorę, będę kupował. Więc ten rynek jest bardzo trudny, trzeba ogromne pieniądze chociażby na reklamę wydać, prawda, żeby ten produkt gdzieś zlokalizować. Otóż te zachodnie koncerny kupowały firmy w Polsce, ale nie po to, żeby je rozwijać, tylko po to, żeby je zwijać. Co najwyżej stawały się one centrami dystrybucji, prawda, zbijały te firmy, likwidowały produkcję, a ściągały produkcję z zagranicy. Po to, że był rynek, było miejsce, można było mieć całą sieć dostaw, dystrybucji, rozpoznawalności produktu, ale nie chodziło o to, żeby ten produkt rozwijać. No, przykładem jest chociażby fabryka Wedla, prawda? No, znakomita fabryka, sprywatyzowana, w ogóle jak można było coś takiego zrobić, taki zakład sprzedać. Innym przykładem takich prywatyzacji, które też były nieprzemyślane, dlatego że nie brały pod uwagę tego, co w Polsce. Aby byli politycy, wrócę tutaj właśnie chociażby do Jana Olszewskiego, do Jarosława Kaczyńskiego, do tych, którzy, do polityków prawicy, którzy niepodległościowi, którzy przestrzegali przed tym, że należy patrzeć, co będzie się w Polsce działo za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć i nie wszystko należy prywatyzować. Wspomnę cementownię. Mieliśmy ogromną sieć cementowni w Polsce. Było wiadomo, że w Polsce na początku lat 90. brakuje do tej pory zresztą brakuje kilku milionów mieszkań. Było wiadomo, że nie ma autostrad, nie ma dróg, że to wszystko będzie się rozwijało, czyli cement będzie potrzebny. No jak można taką, przepraszam, kurę znoszącą złote jajka, dosłownie złote jajka, sprzedać? Dzisiaj każdy, kto buduje dom, wie, jakie to są koszty, jak producenci mogą sobie manipulować tymi cenami, bo w jakimś sensie no, jest większy popyt niż podaż i można tutaj narzucać bardzo wysokie marże w odpowiednim czasie górek. To prywatyzowano, prawda? Likwidowano też zakłady, które gdzieś właśnie były sprzedawane lokalnym działaczom partii komunistycznej, czy różnych satelitów, czy no, funkcjonariuszom służb specjalnych, bo oni mieli kontakt, oni mieli możliwości, wiedzieli jak to zrobić, na kogo nacisnąć. Nie troszczono się o rozwój polskiej gospodarki, o rozwój polskich czempionów. No, też skandaliczne chociażby prywatyzacje telekomunikacji polskiej, prawda? W latach 90., bo dzisiaj ktoś to jakby nie rozumie lat 90., może inaczej spojrzeć. Mamy różne sieci komórkowe, prawda? Każdy wystarczy mieć maszty odpowiednio ustawione, a nawet Komisja Europejska wymogła także, że trzeba korzystać, udostępniać swoje maszty innym firmom telekomunikacyjnym, ale na początku lat 90., czy w połowie lat 90., łączność szła po światłowodach, czy po kablach miedzianych, prawda? I teraz ktoś, kto miał tą całą infrastrukturę zbudowaną w kraju, był jeszcze monopolistą i zbudowanie infrastruktury, która docierałaby do kilkudziesięciu milionów Polaków, to jest praktycznie niemożliwe w krótkim okresie czasu. I takiego monopolistę, co więcej, mało kto pamięta z infrastrukturą krytyczną, bo telekomunikacja miała odpowiednią infrastrukturę krytyczną, przygotowaną na czas kryzysu, wojny, odpowiednie pomieszczenia. Pewne elementy tu są niejawne, więc nie o wszystkim można mówić, ale to wszystko sprzedano komu? Francuzom i to francuskiemu podmiotowi, który był w rękach państwa francuskiego. Bo państwo francuskie uważa, że łączność, i słusznie uważa, to jest bardzo, bardzo mądre, to jest taki krwioobieg
państwa. Bez łączności państwo funkcjonować nie może, bo wyobraźmy sobie, że dziś wyłączono by internet, telefony komórkowe, no jeszcze sieci telefonów stacjonarnych. No jakby się można było kontaktować w państwie? Praktycznie jest to niemożliwe. Więc to jest po pierwsze monopol, po drugie jest to infrastruktura krytyczna, ważna ze względu na bezpieczeństwo państwa, na funkcjonowanie państwa. My to sprzedawaliśmy i tak to trwało przez lata 90. i lata 2000. Tak naprawdę trwało to do całkiem niedawna, bo przecież ostatnia, też tutaj wielokrotnie opowiadaliśmy o tym, prywatyzacja Ciechu, prawda, firmy, znakomitej firmy chemicznej, która została sprywatyzowana na rzecz, przy udziale Jana Kulczyka, już nie żyjącego, sprywatyzowana za 600 milionów złotych sprzedane udziały, a zyski tej firmy w przeciągu bodajże 2 lat, to było około, zysk netto to było około 900 milionów złotych. No jak decydenci z czasów Platformy Obywatelskiej mogli podjąć takie decyzje, to włos się na głowie jeży. Tylko ja mówię o tym, że takich prywatyzacji były dziesiątki, setki, bo tych zakładów było kilka tysięcy w Polsce. I Polakom ciągle wmawiano, że nic się nie opłaca robić. Tak, że to musi przyjść zachodni kapitał, on to będzie robił, my się nie znamy, nie potrafimy, nie umiemy. Ale jeszcze w latach 2000, tam z kawałkiem w każdym razie, kiedy premierem był pan Donald Tusk, to również o locie była mowa, że mamy się przyzwyczaić do tego, że tylko dlatego, że coś nosi nazwę lot i mamy do tego jakiś sentyment, no to wcale nie oznacza, że będziemy, prawda, bronić tego lotu za wszelką cenę, że możemy się przyzwyczaić, że lot po prostu nie będzie polski albo że go w ogóle nie będzie. Były takie plany prywatyzacji, też sprzedaży lotu jednej z zachodnich firm, między innymi mówiło się tutaj o niemieckiej firmie. Więc to była taka mentalność, która gdzieś w tym 89 roku została zaszczepiona i jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej funkcjonowała. Tak, także są dwa elementy, że o locie trzeba powiedzieć. To dzisiaj lot kupuje niemieckiego przewoźnika. Przewoźnika, który jest z wielkością zbliżony do samego lotu, więc to pokazuje, że jednak można, że Polacy też potrafią. To wynikało oczywiście z kilku elementów. Po pierwsze, z takiego czystego złodziejstwa. Bo są ludzie, którzy chcieli sprywatyzować, bo na tym jako pośrednicy w różny sposób zarabiali, prawda? Jeżeli ktoś stawał się właścicielem przedsiębiorstwa w sposób nielegalny, kupował go za złotówkę, prawda? Później sprzedawał na przykład jakiemuś inwestorowi z zagranicy już za grube pieniądze, czy poprzez pewne zmiany mógł pokazać, że ten zakład jest dużo, dużo więcej wart i ukradł, to jest taka bardzo przyziemna motywacja. No, chce zarobić pieniądze, chce mieć dla siebie, dla swoich bliskich pieniądze. Ale też niestety ta motywacja przejawia się szczególnie u części polityków. Nie mówię o tych, którzy ukradli, bo tacy na pewno też są, ale u części polityków, którzy mają taką mentalność, że właśnie nam w Polsce, powiedziałbym trochę wasalną, nam w Polsce się nie uda, my się nie znamy, my musimy patrzeć na innych i nieważne, czy to będzie wymiar sprawiedliwości, czy to będzie gospodarka, czy to będzie bezpieczeństwo, my zawsze musimy patrzeć na innych. Jakby jesteśmy takiego poczucia, jesteśmy gorsi, i trzeba wisieć u klamki innych, czy to koncernów, czy też rządów innych, bo to jest dokładnie to samo. To są ludzie, którzy nie potrafią myśleć, że Polska może być rzeczywiście silnym, niepodległym krajem, który będzie miał należne miejsce w Europie. I być może też to u niektórych z nich decydowało, że tą prywatyzację trzeba zrobić, bo ja nie sądzę, że wszyscy, którzy ją przeprowadzali, to byli złodzieje, bo tak nie jest. To nie jest tak, że in gremio wszyscy politycy są nieuczciwi. Po prostu uważali, dali sobie wmówić, że Polski nie stać na to, żeby się normalnie, czy nie potrafi się normalnie rozwijać. Zresztą to, co przykre, proszę ojca, to fakt, że jeżeli chodzi o prywatyzację, to tak naprawdę mało kto w tej sprawie poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność karną, sądową. No właśnie, bo mówi się złodziejstwo, grabież, no ale tak, no, to są przestępstwa, jak rozumiem. Niestety. Prawda? Chyba, że o czymś nie wiem. I jakby no, nie słyszymy o tym, że ktoś za grabież, za przestępstwa, jakby im więcej ukradł, tym mniejsza dolegliwość go spotkała, albo żadna. No właśnie, to był problem, to jest problem naszego wymiaru sprawiedliwości, który jest niestety w Polsce. Jeszcze jedyna taka głośna sprawa, która też zresztą nie zakończyła się skazaniem, to jest
sprawa toczona przed Trybunałem Stanu pana Emila Wąsacza, pana ministra z czasów AWS-u, który prywatyzował w sposób domy towarowe Centrum. Wtedy stwierdzono, że zostały one sprzedane po rażąco niskiej cenie. Ta sprawa toczyła się przed Trybunałem Stanu, więc może nie przed sądem powszechnym, tylko sądem sejmowym. Ona do dnia dzisiejszego się jest gdzieś tam w zawieszeniu. Ze względu na przedawnienie zostanie umorzona, trzeba sobie to powiedzieć najprawdopodobniej, chyba że znajdzie się jakieś rozwiązanie prawne, które pozwoli ją nie umorzyć, ale takich spraw, takich grabieży, na mniejszą, na takich niegospodarności, na mniejszą skalę były w Polsce tysiące. Kontrakty, i sądy... Kontrakty gazowe chociażby z Rosją. No, tak, prawda. I sądy zazwyczaj albo kończyła się sprawa na etapie prokuratury, która była niewydolna w latach 90. No, funkcjonowała fatalnie i to... Polska była takim trochę dzikim zachodem, prawda? Bo rzeczywiście bardzo niebezpiecznie. Był ogrom przestępstw kryminalnych, ale też były te przestępstwa gospodarcze. One wtedy, można powiedzieć, kiełkowały, bo dzisiaj gro to są przestępstwa gospodarcze, ale prokuratorzy nie byli przygotowani swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym do prowadzenia takich spraw, ale często też nie chcieli ich prowadzić. I również sądy raczej, ja też jestem prawnikiem, adwokatem, przyglądałem się różnym sprawom, również gospodarczym i pamiętam, niestety jest troszeczkę tak do dnia dzisiejszego, że łatwo jest na przykład skazać kogoś za zabójstwo, a najlepiej jeszcze skazać takie zabójstwo nieumyślne, kiedy ktoś, no, oby nie, ja życzę, żeby nikomu to się nie stało, ale zdarza się, że ktoś, przepraszam, jedzie samochodem, potrąci kogoś, dojdzie do takiego wypadku, zginie. Osoba, ktoś się przyzna, łatwo wtedy go skazać na karę więzienia. To jest prosta sprawa, powiedziałbym, karna, czy na przykład jak ktoś kogoś pobije, są świadkowie, prawda, to bardzo proste, ale już sprawa gospodarcza, wielowątkowa, gdzie trzeba dokonać wycen, gdzie trzeba się znać na tym, jak funkcjonują mechanizmy gospodarki, prawda? Jak ja chociażby mówiłem tutaj o cłach, prawda, czy one są wysokie, niskie, jak z tego korzystać. I sądy się na tym po prostu nie znały lub nie chciały znać, bo czasami no, trzeba powiedzieć, że stało za tym inna motywacja, prawda? Nie tylko niechęć, niezrozumienie, ale także motywacja innego rodzaju, domyślamy się jaka, ale takie sprawy się umarzało. Takie sprawy pewnie w jakimś stopniu do dnia dzisiejszego się umarza, bo one sobie wymagają ogromnej pracy, ogromnej wiedzy specjalistycznej. Po co się w tym wszystkim mieszać? Jeszcze jak właśnie politycy mówią, że 1 milion trzeba ukraść, że ta prywatyzacja jest dobra, że tak należy robić. A co z tego, że w danym mieście kilka tysięcy ludzi straciło pracę, że były dramaty ludzkie, prawda? Bo to jest strata pracy, to jest kwestia, albo ktoś musiał wyjechać za granicę, albo... bo to są szanse po roku 2000. Wcześniej już dochodziło do samobójstw. Ludzie z tego powodu odbierali sobie życie, bo głowa rodziny, ojciec nie był w stanie utrzymać dzieci, nie był w stanie wysłać ich do szkoły czy na studia. Prawda? To były dramaty lat 90. I to się umywało ręce. Mówiono, że wszystko jest w porządku i niestety też wymiar sprawiedliwości, który nigdy nie przeszedł tej reformy, którą przeszły inne instytucje państwa, też miał swój udział zresztą. A ten wymiar sprawiedliwości dlaczego nie przeszedł tej reformy? No bo władza sądownicza to nie jest, jak słyszymy, jakaś nadzwyczajna kasta w znaczeniu takim, że to są jacyś wyjątkowi, czy niepokalanie poczęci, prawda, ludzie, czy jeszcze nie wiadomo co. To są ludzie, tacy jak każdy inny człowiek, chociaż oczywiście powinni wykazywać się pewnymi przymiotami i one są też opisane. Natomiast to jest jedna z władz. Jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. No o ile polityków, którzy tworzą władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, tworząc rząd, prawda, rozlicza się, wybory służą temu, no to ta władza sądownicza jakby ciągle jest zupełnie poza takim, no rzeczywiście jest czymś nadzwyczajnym. Tak, i teraz pytanie... My w jakimś sensie przyjęliśmy taki model po 89 roku, to był błąd, bo tak jak ojciec słusznie powiedział, każda z władz musi podlegać jakiejś kontroli. No ona może być mniej lub bardziej skomplikowana. Bardzo najprostsza jest w przypadku posłów, bo oni są oceniani co 4 lata, czasem trochę wcześniej i wyborcy albo uznają, że się sprawdzili i dalej są posłami, no albo się nie sprawdzili i odchodzą w zapomnienie. W przypadku sądów tak nie było z kilku powodów, wydaje mi się. Po pierwsze, to, co zostało powiedziane na przełomie lat 89., że władza sądownicza oczyści się sama z tych ludzi, którzy byli nieprzyzwoici. I między innymi dokonano swoistej ilustracji w Sądzie Najwyższym. Ci, którzy byli skompromitowani, odeszli rzeczywiście, tylko to było na poziomie Sądu Najwyższego. Sądy niższych instancji
nie zostały zlustrowane. W związku z tym w sposób naturalny, z biegiem czasu do Sądu Najwyższego znów napływali tacy, którzy nigdy w tym Sądzie Najwyższym zasiadać nie powinni. To był pierwszy powód, czyli takiej decyzji. Być może dlatego, że mimo wszystko sądy, proszę z dobrodziejstwem inwentarza potraktować to, co mówię, mimo wszystko te sądy, nie wszystkie, ale część sądów zachowywała się, nie można powiedzieć przyzwoicie w czasach komunizmu, bo to nie przyzwoicie, ale jednak byli tam również przyzwoici ludzie wśród tych sędziów. I się wydawało, że oni jakby teraz dojdą do głosu, a ci nieprzyzwoici, rzeczywiście to też ci, którzy w wymiarze sprawiedliwości na początku lat 90. się tym zajmowali, wiedzą, że część sędziów, czy też prokuratorów odchodziła z zawodu, bojąc się rozliczeń, bojąc się konsekwencji tego, że wydawali haniebne wyroki, że w taki, a nie inny sposób rozstrzygali. Oni na początku lat 90. odchodzili, więc mogło być takie złudne przekonanie, że rzeczywiście to środowisko jakoś jest lepsze i się uzdrowi. To był błąd. Trzeba przyznać, że tym wszystkim, którzy się na to zgodzili, wykazali się ogromną naiwnością. Bo po pierwsze, część z tych ludzi po jakimś czasie zaczęła wracać. Po drugie, jeżeli nie ma rozliczenia tych złych rzeczy co do środowiska, to jest jakby przyzwolenie na to, żeby nadal postępować źle. Po trzecie, no jak nie ma żadnego mechanizmu kontroli to i nie ma rozliczenia, no to każde środowisko siłą rzeczy staje się coraz słabsze. Niestety przy dużym udziale polityków, bo jedna rzecz to jakby niewłaściwe sądzenie przez sąd. Można przykładać, bo my dzisiaj prowadzimy tą bardzo poważną dyskusję, dlaczego sądy wyglądają tak, a nie inaczej, jak należy reformować, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, sądy same na to zapracowały. Proszę ojca, no proszę, mówiliśmy o tych procesach prywatyzacyjnych, prawda, że nikt, czy prawie nikt w tych sprawach nie uzyskał wyroku skazującego, już nie mówię też w procesie cywilnym, prawda, można odzyskać majątek. Tego nie przeprowadzono. Ale no, takie sprawy, powiedziałbym, oczywiste, prawda, które rzutują na odbiór zwykłego człowieka do wymiaru sprawiedliwości, czyli przewlekłość postępowania. Prawda? Że ja pamiętam sam sprawy, w których występowałem po różnych stronach, które procesy trwające 10-15 lat, gdzie przedsiębiorca, na przykład jest spór, dajmy na to z jakąś instytucją państwową, budowę drogi. Przedsiębiorca przez 10 lat nie może dojść należnych, bądź nienależnych pieniędzy, ale przez 10 lat prowadzi proces. Jego firma upada, bo nie ma na opłacenie pracowników, na opłacenie rat kredytu. Firma upada, po 10 latach okazuje się, że czy 15, że może jednak on miał rację. Prawda? Długość postępowania. Tu jest też wina oczywiście polityków, bo proszę ojca, mało kto ma świadomość, że kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego w Polsce zostały uchwalone w głębokiej komunie w latach 60., w 64. roku. Oczywiście on był nowelizowany później wielokrotnie, no ale tak się zmieniło prawo przez te 50 lat, że tak naprawdę niepodległe państwo polskie, patrzę tutaj też na II Rzeczpospolitą, powinno dorobić się własnego kodeksu cywilnego, czy własnego kodeksu postępowania cywilnego, skrojonego na nowoczesną miarę. Tego nie było. Wprowadzono po 1989 roku kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Rzeczywiście w 1997 roku został uchwalony, znaczy wszedł w życie, ale problem polegał na tym, że ten kodeks był bardzo liberalny, że to było przyzwolenie na popełnianie przestępstw, że w zasadzie ten, kto znał kruczki prawdę, mógł dosłownie wszystko. Kary były bardzo niskie, ale z drugiej strony na przykład obywatel, który w obronie koniecznej bronił na przykład swojego majątku, ten był przez sądy bardzo surowo ścigany i bardzo dociekliwie analizowana jego sprawa. Przecież do tej pory my poprawiamy kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny szczególnie w zaostrzeniu kar, prawda? I złagodzenie na przykład obrony. Opłacało się ukraść, nie wiem, tam 25 milionów i zapłacić jakąś tam karę. Ale oczywiście, która była śmieszna w porównaniu z tym, a jeszcze dowodowo trzeba było wykazać, jak ktoś był chory, prawda, miał zwolnienie lekarskie, bo to były tego typu manewry w latach 90., żeby nie doszło do zakończenia postępowania. Później się sędzia zmienił, prawda, postępowanie się przedawniło, no i osoba, która ukradła, prawda, duże pieniądze, w ogóle nie poniosła odpowiedzialności karnej. Dziś czytają, sąd czyta uzasadnienie wyroku przez tygodnie nawet i nawet do pustego krzesła. No, bo takie są właśnie, tak, ale prawda, kazuistyka musi być wykonana, pewien formalizm musi być zachowany.
Można powiedzieć, wieś się może spalić, ale porządek musi być. Tak mój ksiądz prefekt z Liceum Świętego Augustyna mówił, opowiadając o porządku, który planuje w Straży Pożarnej. To oczywiście było pewnym, bardzo cenimy strażaków, prawda, ale pewnym takim żartem, który nam opowiadał. I tak troszeczkę było w polskich sądach. Proszę ojca, sprawy, które, no, kwestia honoru państwa, III Rzeczypospolitej, państwa polskiego, to sprawy rozliczenia tego, co działo się przed 1989 rokiem. I proszę sobie uświadomić, sprawa masakry na Wybrzeżu. Bodajże pan Kania, czyli pierwszy sekretarz wówczas wojewódzki, uniewinniony. Generał Jaruzelski, sprawa umorzona później oczywiście, zmarł ze względu na stan zdrowia, sprawa bodajże była wyłączona do odrębnego postępowania, nigdy nie znalazła swojego finału. Skazanych chyba tam zostało na wyroki w zawieszeniu dwóch wojskowych. Stan wojenny. No tutaj można powiedzieć, że jeszcze próbowano jakiś kruczek prawny znaleźć na początku lat 2000. Stwierdzono, że rzeczywiście stan wojenny został nielegalnie wprowadzony. No ale wyroki śmieszne, chyba jakieś tak 2 lata, bo to było w zawieszeniu, było nawet jakieś minimalne kary dla tych, którzy byli. A na przykład generał Jaruzelski bodajże to w tej sprawie w ogóle nie usłyszał wyroku ze względu na stan zdrowia. Prawda? Czyli coś, co powiedzieć kwestią honoru państwa polskiego. Wymierzyć karę, no już nawet niech ta starsza osoba nie idzie do więzienia, ale powiedzieć, tak, ty byłeś przestępcą, dostajesz surową karę, ale ponieważ już za chwilę ciebie czeka sąd ostateczny, to do tego więzienia nie trafisz. Tego nawet nie przeprowadzono, a ciekawostką jest to, chyba prasa wówczas donosiła, że generał Jaruzelski, którego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania i tak jak mówię, nigdy nie zakończyła się wyrokiem skazującym, właśnie ze względu na to, że to osoba w podeszłym wieku, równocześnie na swoich urodzinach bawił się, brylował, opowiadał żarty, spotykał się ze swoimi znajomymi. Tak sądy sądziły, tak budowały swój autorytet. Sprawa masakry w kopalni Wujek. Wyroki naprawdę żałosne, bo tam bodajże chyba jedna osoba dostała większy wyrok. Ci policjanci dostali po 2 lata, później jeszcze tą karę na mocy amnestii zmniejszono. Prawda? I to jeszcze w zawieszeniu. Więc nigdy, czy chyba w większości te kary nie były odsiedziane, tego nie jestem do końca pewien, ale prawda? Jaki był autorytet tych sądów? Sprawa Grzegorza Przemyka, prawda? Też bardzo głośna, umorzona ze względu na przedawnienie postępowania. Sprawa prokuratorów, którzy przy masakrze w kopalni Wujek nie zabezpieczyli w sposób właściwy dowodów, prawda? Co by pozwoliło skazać policjantów, tych, którzy wydawali rozkazy, przedawniona. Prawda? Czyli sprawy, powiedział, honorowe dla państwa polskiego, które powinny być fundamentem budowy III Rzeczypospolitej. Powiedzieć, to, co robili komuniści, było złe, należy skazać i odseparować od społeczeństwa tych, którzy popełniali te zbrodnie i III Rzeczpospolita się na to nie godzi. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład po upadku nazistowskich Niemiec nie skazano by praktycznie żadnego ze zbrodniarzy nazistowskich. Jakie byłoby to zagrożenie dla Niemiec i dla Europy, gdyby tego nie zrobiono? Trzeba było to zrobić, żeby nazizm w takiej czy innej formule nie wrócił. Chociaż ze względu na to, co się działo po 1945 roku w Polsce, ciągle chyba w takiej mentalności społecznej te dwa systemy totalitarne, czyli nazizm i komunizm, nie są takimi paralelnymi, właśnie komunistom można więcej, komunizm nie był taki straszny, no nazizm tak. Proszę ojca, świetnie, że ojciec o tym powiedział, bo ja byłem tym, który domagał się delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Oczywiście dzisiaj sprawa niszowa, trzeciorzędna, no, to jest grupa ludzi, powiedzmy, nie mających większego wpływu na bieżące sprawy w Polsce. Ale jest w Polsce taka partia. I co? I sądy pozwalały, żeby tego rodzaju partia funkcjonowała. No ale towarzysze... A proszę sobie wyobrazić, że w Polsce powstałaby nazistowska czy faszystowska Partia Polski. No przecież i słusznie, ten rwetes byłby od razu, nawet by nie można było jej zarejestrować. Prawda? Czyli to przyzwolenie dla komunizmu ogromne, to można, to w zasadzie się nic nie stało. Dla innych totalitaryzmów i słusznie tego przyzwolenia nie ma, czyli zgoda na to, co była. I teraz dziwić się, że te sądy, które są przewlekłe, że te sądy, które są bardzo często aroganckie, bo człowiek, który być może raz w życiu trafia do sądu, boi się nawet tego sądu, bo to jest wielki gmach, powiedzmy, ludzie wykształceni. Nikt nie idzie tam dla przyjemności. Zazwyczaj się nie idzie dla przyjemności, tak, prawda?
I on jest tam później traktowany w sposób taki bardzo nieprzyjemny, z daniem do zrozumienia, że ty człowieku nie masz tutaj nic do powiedzenia, nie znasz się i siedź cicho, prawda? Wyroki, które słyszy nie tylko w swojej sprawie, ale w sprawach właśnie takich głośnych, że te sądy nie funkcjonują. Jak się dziwić, że on ma do sądów, do wymiaru sprawiedliwości jako takiego zaufania? On mówi, to państwo nie działa. Tak jak polscy rządzący, można powiedzieć, zawiedli przez lata 90., bo doprowadzili do rozkładzenia majątku narodowego, bo te reformy były dramatyczne i nie zawsze skuteczne. 4 reformy rządu pana premiera Buzka, za czasów AWS-u zresztą przecież, reforma emerytalna, co z niej zostało? Nic nie zostało. Okazuje się, że te pieniądze zostały nam z powrotem zabrane, a powiadano nam, że będzie tak znakomita. Reforma służby zdrowia, no to wszyscy wiemy, jak służba zdrowia do tej pory wygląda nie najlepiej. Reforma szkolnictwa, którą my musieliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość odwracać, prawda? Czyli politycy nie sprawdzili się, wymiar władzy ustawodawczej. Reforma samorządowa się udała. No, ja bym miał też poważne wątpliwości, czy ona się udała. Ostała się, bo jest zbyt wielu zainteresowanych tych, żeby to tak funkcjonowało, jak funkcjonuje, ale rzeczywiście ona jakoś tak jeszcze funkcjonuje. Czyli władza ustawodawcza, wykonawca, politycy zawiedli i zostali wielu z nich bardzo surowo ocenieni, dlatego że no, te partie dzisiaj nie rządzą, a wielu z tych polityków nie ma. A władza sądownicza, jak ma zostać oceniona? Ona, mimo że ma ten poważny kamyczek w reformach Polski i nieudanych reformach, bo one nie wszystkie się udały, tak mówi się, że Polska to jest kraj sukcesu, że 30 lat to jest znakomity skok gospodarczy. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, my się rozwinęliśmy, ale przyrównuje się nas do innych państw bloku postkomunistycznego. Uważam, że nieuczciwe byłoby porównywanie Polski do Bułgarii czy Rumunii, bo to były zupełnie inne kraje. Nieuczciwe jest porównywanie do małych państw typu Słowenia, która leży blisko Włoch, zupełnie inne relacje gospodarcze. Z jakimi państwami moglibyśmy? Na przykład Czechy. To jest taki kraj no, mniejszy od Polski, ale Polska jest no, w tym regionie największa i powierzchnią, i ością ludności. Można powiedzieć, że historycznie też jakoś jesteśmy podobni. Czesi nawet przed wojną byli bogatsi od Polaków i także w czasach komunizmu mimo wszystko byli bogatsi, ale no, jest jakby tutaj najbliżej, też graniczymy, jeden i drugi kraj graniczy z Niemcami. Te obroty gospodarcze akurat między Polską a Niemcami, tak jak między Czechami a Niemcami, są bardzo istotne. No więc ja sobie to sprawdziłem. Rzeczywiście Czechy, PKB Czech w roku 1990 to było chyba $2800 na osobę. Polski 2200. To jakby tak zachować proporcje, to udział polskiego PKB, Polacy byli biedniejsi, tak jak powiedziałem, ale do czeskiego to było jakieś 77%. Czyli Polak miał swoje bogactwo na poziomie 77% tego, bogactwa Czechów. Po tych 30 latach PKB Polski to jest ponad 15 tysięcy, musiałbym spojrzeć, ale chyba ponad 15 tysięcy, gdzieś to mam wynotowane, ale chyba ponad 15 tysięcy dolarów, czy 15 400, czeskie to jest $23 000. Czyli relacja to jest 60, mówię o roku, to jest rok 2018, bo są ostatnie pełne dane statystyczne za rok 2019, ponieważ dopiero weszliśmy w rok 2020, jeszcze pełnych danych nie ma. To jest 67%, czyli Polak stał się biedniejszy w stosunku do Czecha jeszcze bardziej, aniżeli był w roku 90. Czyli te reformy, ta transformacja w Polsce wcale nie postąpiła tak, jak mogłaby postąpić. Nie wszystko było tak, jak należało. My tą przepaść między Czechami powiększyliśmy, a nie zmniejszyliśmy. A to jest kraj, do którego powinniśmy równać, bo to, że do Niemiec będziemy równali następne 20 czy 40 lat, to niestety tak jest. No, tak nas historia umiejscowiła, tak to miało miejsce, ale do Czech jak najbardziej możemy się równać. I dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie pewne elementy w Polsce nie funkcjonowały. Także w zakresie wymiaru sprawiedliwości, bo trzeba sobie jasno powiedzieć. Wymiar sprawiedliwości, sprawna prokuratura, sprawny sąd, jasne prawo, stabilne prawo, szybki sąd, to są te elementy, które pozwalają rozwinąć się gospodarce. Powodem upadku, ja bardzo lubię te analogie historyczne, ale jednym z powodów upadku I Rzeczpospolitej, obu oczywiście interwencji obcych mocarstw, liberów weto i tak dalej, był niesprawny system wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy ojciec pamięta taką scenę z Ogniem i Mieczem, gdzie Rzędzian kłócił się bodajże z rodziną Jaworskich, rodzina Rzędziana z rodziną Jaworskich o grusze na miec. I to był wielopokoleniowy konflikt. I to był
zobrazowanie tego, jak sądy w I Rzeczpospolitej nie funkcjonowały prawidłowo, chociaż można powiedzieć, zaczątki były piękne, bo na początku XVI wieku statut łaskiego, pierwsze spisanie praw polskich, prawda, statutów, przywilejów, czyli rozesłanie tego do sądów ziemskich, czyli jakby początki znakomite, a później coś się w Polsce zadziało nie tak. I przy takim może trochę wrodzonym pieniactwie, niesprawnym wymiarze sprawiedliwości, państwo zaczyna się rozpadać. Kiedy w XVIII wieku państwa typu Niemcy, wtedy Prusy, Austria, Rosja kodyfikują swoje prawo. To my musimy walczyć o konstytucję. Oczywiście się okazało pierwsza w Europie, ale nie mamy prawa tak spisanego, jak w nowoczesnych tych monarchiach oświeconych. I to prowadzi do upadku, jest jednym z powodów upadku I Rzeczpospolitej. To, że mówimy o sukcesie II Rzeczpospolitej, to właśnie piękne kodeksy. Kodeks handlowy, mimo że Polska przecież była złączona z trzech zaborów, a tak naprawdę było systemów prawnych więcej, bo 4 do 5. Były jeszcze lokalne systemy prawne. Mimo tego, jeszcze kodeksu Napoleona, który wówczas obowiązywał, czyli sprzed 100 lat kodeksu, potrafiono przygotować kodeks karny, znakomity, rozwiązania handlowe, rozwiązania cywilne. To powodowało, że Polska rzeczywiście zaczynała się rozwijać dobrze przy wszystkich jej ułomnościach, które wówczas miały miejsce. No i właśnie ta III Rzeczpospolita, gdzie z powrotem wracamy do tych błędów I Rzeczpospolitej. Błąd polityków, nie zawsze dobre prawo, nie zawsze przygotowane właściwie kodeksy, czy nieuchwalone. Kodeks pracy kolejny, który oczywiście nowelizowany, ale swoją genezę ma w roku 1974. Czyli ma 45 lat, prawda? Nie byliśmy w stanie uchwalić nowego kodeksu po 89 roku. I właśnie ten w tym wszystkim niesprawny wymiar sprawiedliwości poprzez ludzi. Niestety poprzez ludzi, bo najważniejsi we wszystkim są ludzie. To, czy im się chce, czy mają determinację, bo bardzo wygodnie jest powiedzieć, proszę ojca, nie da się, właśnie prawo nie pozwala. Nie mamy możliwości, nie mamy warunków, nie da się rozsądzić. Nie. Są też przykłady sędziów przez te 30 lat, którzy dobrze sądzili, w ten sposób zdobywali swój autorytet. Niestety in gremio trzeba powiedzieć, że to się nie udało, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa źle i to zgadzają się wszyscy, czy to będą politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy większości opozycji. Chociaż rozwiązania na to, żeby ten system zmienić, są diametralnie różne. Zaraz jeszcze dopowiemy, ale zaprośmy naszych telewidzów do rozmów. 56 657 00 11 to numer dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej. 657 00 12 południa. Telefon 536 600 300, 536 600 400 również do Państwa dyspozycji i zagranica 0048 856 657 00 13 i 657 00 14, dwa numery dla słuchaczy z zagranicy. No i właśnie o tej reformie współczesnej wymiaru sądownictwa, no jakby są różne koncepcje, no bo są tacy, którzy, no jak Prawo i Sprawiedliwość mówi choćby o Izbie Dyscyplinarnej, choćby o tym, żeby jednak była taka Izba, ale Sąd Najwyższy stwierdza, że Izba Dyscyplinarna no nie jest sądem. Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości też wydaje swoje orzeczenia. Komisja Wenecka, co informacja dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie jest powiązana z Unią Europejską wprost i nie jest instytucją Unii Europejskiej. Również wydaje niekorzystne dla władzy ustawodawczej i wykonawczej, a na rzecz władzy sądowniczej swoje stanowisko. Są europosłowie z Polski, którzy chcą, żeby powiązać zasadę praworządności z finansami, które z Unii Europejskiej Polska ma otrzymywać. W związku z tym jakby tych rozwiązań one są diametralnie różne. Pięknie, jak się powiedział, o tej zasadzie praworządności. A my
w ramach tego programu, chociażby mówiliśmy o tych niegodziwościach, które miały miejsce z różnych powodów w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, o tych procesach chociażby. To, co wtedy nie było braku praworządności w Polsce, że zbrodniarze okresu komunistycznego nie zostali rozliczeni, że zwykli ludzie, którzy nie mogą dojść do sprawiedliwości w sądzie, to wtedy jest wszystko w porządku, ale jak de facto przecież jest to spór polityczny. Politycy chcą coś uzyskać, to wtedy można powiązać fundusze z jakąś zasadą, prawda? Że mamy nagle zagrożenie demokracji w Polsce, praworządność nie jest przestrzegana. No o co tu chodzi? Znaczy, przez 25 lat ona była w Polsce tak naprawdę przestrzegana? No podaliśmy przykłady tych procesów. Podejrzewam, że każdy zna albo ma kogoś w rodzinie, albo wśród znajomych, kto zetknął się z sądem i poczuł się niesprawiedliwie potraktowany. Bo jeśli do tej pory środki szły, tak. I było wszystko to znaczy, że zasada praworządności obowiązywała. Czyli było dobrze. Czyli było dobrze. A teraz, ponieważ zdaniem niektórych nie obowiązuje, w związku z tym środki powinny zostać wstrzymane. No właśnie, więc o co w tym wszystkim chodzi? Przecież chodzi o spór polityczny. Proszę ojca, ja analizowałem to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ostatnio, bo rzeczywiście to jest to, co emocjonuje, bo rzeczywiście dochodzi do sytuacji bardzo, to już jest sprawa bieżąca, ale dochodzi do sytuacji bardzo niebezpiecznej w naszym wymiarze sprawiedliwości. Może dojść do takiej anarchii, która naprawdę będzie rzutowała na funkcjonowanie państwa, na gospodarkę, na sprawy zwykłych ludzi. Tylko kto i w imię czego do tego nawołuje? Dlatego, że no jeżeli ja słyszę, że po pierwsze Trybunał Konstytucyjny to w ogóle jest i to są głosy polityków spoza granic Polski również. Jest to już skandaliczne, że Trybunał Konstytucyjny, najważniejszy sąd w Polsce, no nie jest do końca legalny. To o co w tym wszystkim chodzi? No pan też zasiada w sumie w nielegalnej Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko tam sobie wymyślono taki podział, że ci, którzy są wybrani przez Sejm i Senat, to są legalni, a reszta to jest nielegalna. Jest w ogóle już taki potworek zrobiony. Ale proszę ojca, Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Rzeczywiście, o ile pamiętam, 14 zostało wybranych rzeczywiście przez ponieważ mamy dwie kadencje Prawa i Sprawiedliwości, a kadencja sędziów jest 9-letnia. Niektóre ulegały skróceniu, więc większość z nich jest wybrana przez rządy Prawa, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeden chyba jest tylko wybrany jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy ten spór dotyczący trzech sędziów. Abstrahując od tego sporu, mamy, to trudno powiedzieć, nawet jakby ktoś uznał, że tych trzech sędziów, ja się z tym nie zgadzam, ale nawet jakby ktoś uznał, że tych trzech sędziów zostało wybranych w sposób nieprawidłowy, to mamy 11 sędziów, którzy nikt nie ma wątpliwości, że są w pełni prawidłowo wybrani. I ktoś śmie powiedzieć, że ten Trybunał w Polsce jest nielegalny, czy są wątpliwości co do niego legalności, to o co tym wszystkim chodzi? A Sąd Najwyższy, który żadnej takiej kontroli nigdy nie został poddany, nie ma wątpliwości, że jest legalny. Więcej, ta uchwała Sądu Najwyższego jest czymś, proszę ojca, no przepraszam, ale jednak uderzającym w niezawisłość i niezależność sędziów. Bo tam powiedziano coś takiego, nie ma Izby Dyscyplinarnej. Ci sędziowie, którzy zostali wybrani do Izby Dyscyplinarnej, nie mogą orzekać, a ich rozstrzygnięcia są z mocy prawa nieważne. Prawda? A z drugiej strony, to byli sędziowie do Izby Dyscyplinarnej powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, właśnie w której ja zasiadam, między innymi. Ale z drugiej strony inni sędziowie, którzy zostali powołani przez tą samą Krajową Radę Sądownictwa. W innych sprawach to do tego momentu ich wyroki są legalne, a po tym okresie są nielegalne. Być może, to będzie podlegało sprawdzeniu. No to proszę ojca, jaka telefon, żebyśmy też odebrali. Proszę bardzo, halo. Ja to chyba się. Prosimy. Ja chciałem naszemu gościowi zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz. Były kiedyś w Polsce takie zakłady Tonfil, one produkowały głośniki. W latach 80. głęboki komunizm. Myśmy eksportowali bardzo dobry produkt. Japońskie Sanyo, Sony, Panasonic, wszystkie sprzęty miały nasze polskie głośniki. Sprzedano ten zakład, został zniszczony, zlikwidowany. Ludzie zostali bez pracy, wyjechali bardzo wysokiej klasy specjaliści. Myśmy zmarnowali diamenty w naszym kraju. I ci ludzie, którzy do tego doprowadzili, oni są odpowiedzialni za ten bojkot w naszych sądach, bo doskonale wiedzą, że popełnili zbrodnie na naszej ojczyźnie, niszcząc takie dobro. I teraz oni po prostu nigdy się nie zgodzą na to, żeby zostali osądzeni. Oni walczą o życie, dlatego w ich interesie jest, by te sądy pozostały w takiej strukturze, jakie są obecnie.
No to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję panie Arturze. Bardzo dziękuję. Takich zakładów było mnóstwo. Przypomnę też zakłady Kasprzaka chociażby. Magnetofony wszyscy pamiętamy. Jeszcze słuchałem w takim magnetofonie. To było na licencji Grundinga bodajże robione. Świetne zakłady. Polacy byli znakomitymi specjalistami, jeżeli chodzi o komputery. Na początku jeszcze lat 80. naprawdę mogliśmy równać do Amerykanów. A co się dzisiaj stało? Prawda? Jaka przepaść, jak nie wykorzystano tego. Więc czy ja się z panem całkowicie zgodzę. Szczególnie polscy inżynierowie byli naprawdę wysokiej klasy specjalistami na najwyższym światowym poziomie i trzeba było po prostu te zakłady doinwestować, dokapitalizować, być może trochę ochronić i pozwolić im się rozwijać, poszukać racjonalnych inwestorów, a nie po prostu rozgrabić, sprzedać i na miejscu tych zakładów później pobudować apartamentowce. Bardzo często tak się działo. Tu pełna zgoda. I rzeczywiście sądy, to powiedzieliśmy, nie do tego się przyczyniły. Ja wrócę do tej kwestii. Proszę zobaczyć, jak sędziowie rozdzielają sprawy zwykłych ludzi, ta uchwała Sądu Najwyższego, od spraw sędziów. Bo czyli sprawy zwykłych ludzi rozstrzygnięte przez sędziów powołanych przez KRS są sprawami na razie legalnymi, ale sprawy dyscyplinarne sędziów już nie, a teraz do czego to może prowadzić? Że na przykład w przeciągu ostatniego roku, a na pewno, zresztą pytałem się podobno, były takie sprawy, gdzie sędziowie byli usuwani z zawodu ze względu na przykład na wyroki karne. Na przykład jeżeli sędzia po spożyciu alkoholu prowadzi samochód, to jest przestępstwo i musi to być rozstrzygnięcie jeszcze sądu dyscyplinarnego, ale zostaje on usunięty z zawodu. Ma odpowiednią odpowiedzialność karną, być może trafi do więzienia. Robi to Izba Dyscyplinarna. I teraz tak, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ta Izba Dyscyplinarna i rozstrzygnięcia są nielegalne, to ja tak dedukuję, no, dokonuję pewnej analizy prawniczej, to znaczy, że to usunięcie z zawodu było nielegalne. Czyli co ten sędzia może zrobić? Może zwrócić się do Skarbu Państwa o odszkodowanie i powiedzieć, proszę, 2 lata temu wyrzuciliście mnie z zawodu nielegalnie, bo ta izba była nielegalna, proszę mi zapłacić za te 2 lata. Nowe postępowanie przeprowadźcie, wyrzućcie mnie jeszcze raz legalnie, ale na razie jestem sędzią. Proszę mi płacić. Więcej, może dojść do sytuacji, to jest pytanie, nie rozstrzygnął tego Sąd Najwyższy. Dzisiaj sędzia popełnia przestępstwo, właśnie bardzo poważne, jadąc na przykład właśnie samochodem pod wpływem alkoholu. Kto ma go pozbawić immunitetu? Kto ma go właśnie bo nie ma, znaczy, no nie może Sąd Najwyższy kształtować prawa, bo to jest kwestia władzy ustawodawczej. Można oczywiście dzisiaj uchwalić inne prawo, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość, większość w parlamencie stoimy na stanowisku, że prawo jest zgodne z konstytucją, że należy je stosować. Czyli jakby sędziowie powiedzieli, nie będziemy go stosowali, więc nie ma jak ukarać tych sędziów. Czyli jakby bezkarni. Czyli jakby ten werdykt mówi o tym, że w stosunku do sędziów, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak, no w zasadzie te wszystkie postępowania dyscyplinarne, wydalenia z zawodu, tak, no można dzisiaj zakwestionować. Oczywiście, można, że tak. Od nas, od podatników, tacy sędziowie, którzy zostali usunięci, mogą zażądać po prostu, żebyśmy wypłacili im pensję jako społeczeństwo. Tak? Dokładnie. Chociaż tak, oni po pijaku na przykład kogoś zamordowali. Oczywiste. Więcej, mają taki immunitet, można powiedzieć, na najbliższą przyszłość, ponieważ nie byłoby rozwiązania prawnego, więc oni mogliby być dzisiaj bezkarni. Ponieważ, prawda, mieliby dalej immunitet, tak, bo nie miałby kto... Nie miał kto jego uchylić. No to jest absurdalna sytuacja, prawda? Coś no, niebywałego. Więcej, sąd mówi tak, sędziowie zostali, tak rozumiem tą uchwałę, być może ona będzie uzasadnienie pisemne, to skoryguję, ale sędziowie nie mogą orzekać, ale pensje będą brali. Czyli na przykład sędzia sądu okręgowego, który zarabia, podejrzewam, około 8-9 tysięcy na rękę, nie chcę, być może troszkę więcej, na rękę. Czyli to są naprawdę, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w administracji publicznej, bardzo dobre wynagrodzenia. On nie może orzekać, ale pieniądze może pobierać. Czyli Sąd Najwyższy wolno... Bo Sąd Najwyższy powiedział, że nie mogą orzekać. Tak, tak, ale no, sędziami cały czas są. Ale, prawda, sędziami są, to znaczy my wypłacamy im pieniądze. Tak, z naszych podatków. Czyli nie mogą sądzić, wymiar sprawiedliwości zaczyna kuleć, wyroki można kwestionować, pieniądze się należą. No. To zwiększa przewlekłość dalej, tak, postępowań, tak? Ale zwiększa przewlekłość, ale też ja myślę o takiej zwykłej gospodarności. No, Sąd Najwyższy jest też jedną z władz, władzą sądowniczą. Też myślimy myśleć o dobru państwa. A tutaj no, ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek polityk pozwolił sobie na przyjęcie takiego rozstrzygnięcia, które by powodowało, że kilka tysięcy osób z jakiegoś tam bodajże uzasadnienia dostaje pensję, tylko pracować nie musi. No, nas by od razu, jakbyśmy takiego rozstrzygnięcia dokonali, to by tutaj były demonstracje pod Sejmem, wyprowadzono by nas i taka partia nie miałaby żadnej szansy w następnych wyborach. Bo dała, na przykład w
wszystkim posłom pensję, ale nie muszą być już posłami, nie muszą pracować, nie muszą, prawda, no, coś takiego jest nie niby... muszą przybywać do Sejmu, nie, tak, muszą głosować. Niech nie głosują, ale nie, niech, no, prawda, nie można takich rzeczy. Mamy telefon, odbierzmy, bardzo proszę, halo. Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Piotr ze Skierniewic, z diecezji łowickiej. Witam ojca Dariusza, witam pana posła i mecenasa. Witam. Ja dzwonię ze skargą i z wnioskiem do pana mecenasa, aby postawić pod Trybunałem Stanu prezesa pisowców Judę Kalksztajna, znanego bardziej jako Jarosław Kaczyński. Tylko problem jest w tym, że to nie jest jego prawdziwe nazwisko, bo w rzeczywistości on się nazywa Judah Kalkstein. W czasie II wojny światowej jego stryjek, de facto też świętej pamięci Judah Kalkstein, zadenuncjował do ówczesnego gestapo przy Alei Szucha w Warszawie świętej pamięci pana generała Stefana Roweckiego Grota, który później zginął w obozie koncentracyjnym z tego powodu. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Proszę ojca, bardzo, bardzo dobrze pan o tym powiedział, bo to jest właśnie rodzaj takiej prowokacji, którą szczególnie esbecja w latach 90. teraz coś dużo rzadziej, ale widać, że to jest pokłosie tamtych czasów, używała względem polskiej prawicy niepodległościowej, obozu tego niepodległościowego, patriotycznego. Ojciec pamięta na pewno, ile było takich... Pan współpracował z panem mecenasem Janem Olszewskim, tak. Pan był asystentem pana premiera. Dokładnie, ja pamiętam tamte czasy, pamiętam, jakie były fałszywki produkowane właśnie na Jarosława Kaczyńskiego, na Jana Olszewskiego, że na przykład są Żydami, że jakieś mają inne niecne powiązania. Tego było w ogromnej ilości. Robiła to bardzo często esbecja po to, żeby rozbić środowiska niepodległościowe, słynna szafa Lesiaka. To było właśnie skłócenie środowisk niepodległościowych po to, żeby ta prawica, która właśnie mówi o budowie silnego państwa polskiego, o silnej polskiej gospodarce, żeby nie mogła funkcjonować, żeby oni w latach 90. mogli bezkarnie kraść i pan się znakomicie w tą narrację wpisuje. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, bo część ludzi no, po prostu czyta różnego rodzaju gazetki, informacje dzisiaj w internecie i po prostu naiwnie w to wierzy. Trzeba mieć świadomość, gdzie było tego źródło. Źródło było w operacji esbieckiej, która miała uniemożliwić prawdziwym patriotom rządzenie Polską, osłabić tą stronę niepodległościową i też kamyczek do wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa szafy Lesiaka została ujawniona. Później okazało się zresztą, że to środowiska związane z Unią Demokratyczną, Unią Wolności między innymi wiedziały o tym i były za to współodpowiedzialne. Ta sprawa została ujawniona za czasów, bodajże to były rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, te 97-2001. No ale sąd uznał, że co prawda przestępstwo było, że były tam prowokacje, ale sprawa się przedawniła. 97-2001 to AWS. Przepraszam, 2001-2005, przepraszam. Wtedy tą sprawę ujawniono. Chyba pan Siemiątkowski, chyba, o ile pamiętam, był. Ale nie chcę tutaj pomieszać tym, który tą sprawę ujawniał. I rzeczywiście było postępowanie, no ale trzeba było je umorzyć. Tak zadziałały sądy. Czyli pan znakomicie się w to wpisał. Mam nadzieję, że warto się zastanowić, czy chciałby pan, żeby Polska nadal była taka, jak po reformach Barcelowicza, czy być może trzeba było dać szansę wtedy, w latach 90. tym, którzy by ocalili polski przemysł, chociażby takie zakłady Tonsil, jak tutaj mówiliśmy na antenie i szereg innych, tacy, którzy by dokonali lustracji, zweryfikowali nie tylko sędziów, ale także polityków, funkcjonariuszy publicznych, którzy współpracowali w sposób haniebny z władzą komunistyczną. Czy lepiej, żeby to tak trwało i żeby Jarosław Kaczyński, który dzisiaj bez wątpienia jest tym, który można powiedzieć jednoczy z tą polską prawicą, mamy kilka ugrupowań na prawicy, ale on jest niewątpliwie liderem i na pewno daje odpór tym po drugiej stronie, którzy chcieliby jak najsłabszej Polski. Pan ma prawo do swojej oceny. Mam nadzieję, że nasi widzowie też wyciągną wnioski z tego, co pan mówi. Ale ciekawe właśnie, że też to wyszło, taka egzemplifikacja tego, dlatego że ta zasada dziel i rządź, no ona jednak jest też aktualna i dzisiaj i ona też pokazuje jakby pewne kierunki i mechanizmy. Oczywiście w jedności siła,
prawda? Nie bez powodu my też śpiewamy na, abyśmy byli jedno na uroczystościach radia, bo w jedności jest siła, a pamiętamy prawicę lat 90., rozdrobnione ugrupowania, które w wyborach chociażby w 95 roku, które łącznie zdobyły no, kilkadziesiąt procent głosów, nie weszły do Sejmu i rządził Sojusz Lewicy, przepraszam, w 93 roku, i rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, który uzyskał wynik nieco ponad 20% i Polskie Stronnictwo Ludowe, które bodajże kilkanaście procent uzyskało. Te dwie partie miały taką większość, że dobierając sobie jeszcze chyba wtedy Unię Demokratyczną, potrafiły uchwalić konstytucję, która też nie jest najlepsza i najbardziej fortunna, a ugrupowania takie jak Porozumienie Centrum, jak to Ruch dla Rzeczpospolitej i szereg innych mniejszych ugrupowań prawicowych nie weszły do parlamentu właśnie dlatego, że działały służby specjalne, że działały różne ośrodki prowokacyjne, które jedne na drugich ssały donosy, skłócały te środowiska i powodowały, że one nie potrafiły się zjednoczyć. Dzisiaj co prawda mamy kilka ugrupowań prawicowych, bo jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Solidarna Polska, jest partia pana premiera Gowina. Są jeszcze mniejsze takie, powiedzmy już może nie partyjne, ale bardziej frakcyjne formuły jak Republikanie, ale to wszystko razem powoduje, że prawica może w Polsce rządzić. Ja nie twierdzę, że wszystko robimy idealnie, ale mam wrażenie, że dużo lepiej i też bym był to w stanie na dowodach, na faktach udowodnić, aniżeli robili to nasi poprzednicy. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, był naszym gościem o 21.30. Kontynuacja rozmów. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i zapraszamy do radia. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.